Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku InfoRojek. Dzisiaj oczywiście przegląd prasy, przegląd tygodnia działalności w ruchu na moim kanale, kilka kanałów polecanych oraz kilka innych takich informacji. Wiadomo, wybaczcie, dzisiaj mogę być kaszlący, źle się czuję, fatalnie się czuję, nie ma rady, no. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś negatywnie na mój kanał, odbiór materiałów i tak dalej. Dobra, przejdźmy sobie od początku. Taki luźny artykulik. Myślę, że kwestia w jakim stopniu zawsze Was intrygowała. Mianowicie figurki postaci z gier. Moja kolekcja właśnie urozmaicenia mojego studia nagrań. To nie jest chwalenie się, bardziej recenzja tych figurek, przybliżenie Wam ich, jak wyglądają, ile mają centymetrów, czym się charakteryzują, co mają fajnego, co niekoniecznie, jaka cena i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was serdecznie. To jest blog, tak? Także można sobie pisać o wszystkim. I ja akurat sobie zrecenzowałem te figurki, które na szczęście udało mi się po dość dłuższym czasie skompletować. Także taki kompletny, lajtowy tekścik specjalnie dla Was na niezobowiązujący piątek przed pysznym, leniwym weekendem. Następna sprawa, przegląd... oczywiście. W dniu jutrzejszym oczywiście w ramach magazynu rodzinnego, jeśli chodzi o weekendowy Dziennik Zachodni, znajdziecie mini recenzję mojego autorstwa gry dodatku do Shoguna dwójki Total War Zmierzch Samurajów. Także, jeśli lubicie tą strategię, ja bardzo lubię, dowiecie się, jak wypadł dodatek. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli chodzi o przegląd tygodnia, cofamy się w czasie do zeszłego piątku. Tutaj. Okej, okay. Mass Effect 3, kolejny gameplay, potem Max Payne, czyli kolejny odcinek sentymentalnie przez gry. I tak odpowiadając tutaj na kilka zapytań, jeśli będę w stanie, jeśli będą ku temu sprzyjające okoliczności i możliwości, będę starał się robić taki krótki anons, przebierając się za jakąś postać z gry, bądź utrzymać swój strój w klimacie adekwatnym do opisywanej gry, jakiś taki wstęp, jak to pobawić się troszeczkę materiałem, odbullshitować go tak troszeczkę, no wiadomo, o co chodzi. Władca Pierścieni, Wojna na Północy, pierwszy odcinek gameplaya z nowej gry w ramach Roleplaying Games. Szykuje się kilka oczywiście nowych odcinków, zarówno z perspektywy strażnika, dual liderowca, łucznika, jak i głosiciela zacnego, mega krwistego i bezdyskusyjnego Mordoru, grając krasnoludem, wojownikiem za pomocą w broni dwuręcznej. Również będzie dwie perspektywy, powinno być sympatycznie. Zbrojnia Mordoru M240 SAW zagościł w niedzielnym wydaniu tegoż cyklu. Poniedziałkowy, ostatni, kończący dość długi cykl bardzo bliskiej mi gry Fallout. Pokonaliśmy mistrza, odkryliśmy prawdę i tak dalej, i tak dalej. Sentymentalne podsumowanie, myślę, że klimatyczne zakończenie naszych wspólnych przygód w świecie postnuklearnego, postapokaliptycznego Fallouta. 19 odcinek Pasgrojek w ramach kursu. Rozmawialiśmy na temat prawidłowej odległości. Jeśli chodzi o Pasgrojki, i tu jednocześnie tłumaczę brak batalistyki, w dniu dzisiejszym już nie chodzi o brak weny czy mój stan zdrowia, ale będę się teraz starał, żeby po prostu uniknąć tego, że może mi się nie chce, czy coś w tym stylu. Każdy poniedziałek raz kurs, raz batalistyka, czyli nie będzie już dwóch Pasgrojek w tygodniu, ale za to będą one zawsze w poniedziałek, co tydzień, raz to, raz to. Podyktowane jest to kilkoma względami, czy to wena, czy to czas, czy to choroba, czy to kończące się elementy w ramach kursu. Chcę, żeby po prostu to trwało dłużej, a z automatu zwolni nam się miejsce na jakiś być może dodatkowy gameplay, albowiem trochę gier w ramach Roleplaying Games ma się ku końcowi. 28 część mojej telewizji poświęconej grze w Paintball z Black Pack TV, tutaj z drogim kumplem Fritzem. Skonfrontowaliśmy Paintball z ASG, proponując zarówno pierwszą i drugą panię.
mamy, cieszmy się, że mamy wybór. Te aktywności sportowe są koło siebie, nie przeciwko sobie. Pierwsza część materiału u mnie, druga wylądowała na kanale u Fritza. Call of Duty, Modern Warfare 3, hihi. Do króliczej nory zmierzają penetratory. Kolejny, no przedostatni z tego, co się zorientowałem, odcinek chorego gameplaya z wybornym body shooting w tle właśnie z tej gry. Nie mogło zabraknąć również serdecznych podziękowań za 80 tysięcy subskrypcji. Wszystko w ramach troszeczkę projektu Warszawiak, jawna inspiracja, projekt Tarczownik, mieliście tego dowód. Jeszcze raz dziękuję, kochani. Druga część Władcy Pierścieni oraz nie, co środę wyjątkowo padło na czwartek. Zapytaj Roya, questions and answers, Q&A, 18 już część. Wczorajszy Święty Rów, Jezioro Fab będzie. Myślę, że dobrze się bawiliście, bo ja wybornie. Dzisiejsza propozycja Perla i Royo, raz call, raz kod, raz Sirius, także dzisiaj padło na Siriusa. To tyle, jeśli chodzi o przegląd tygodnia. Udało mi się na szczęście przemycić tutaj kilka aktualizacji, informacji dotyczących kolejnych odcinków, kolejnych cykli. Nadrabiajcie, oglądajcie, zapraszam serdecznie. Jedziemy dalej. Bardzo też chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z wywiadem, jaki przeprowadziło ze mną Miasto Gier. Oczywiście serwis informacyjny poświęcony grom komputerowym. 41 minut rozmawiało się wybornie. Mimo, że jeśli jesteście osobami, które są moimi stałymi widzami, przynajmniej od początku, to nie zmienia to faktu, że być może dowiecie się właśnie z tego wywiadu coś nowego, albowiem poszło tam kilka informacji, o których wcześniej nigdy nie mówiłem. Także zapraszam serdecznie, jeśli macie 40 minut wolnego czasu, to zapraszam. Oczywiście link jak najbardziej w opisie. Inna sprawa to projekt, który ruszył, czyli Forum Tarczowników, stworzony, postawiony przez fanów wchodzących w skład Tarczowników Roya. Skondensowana forma, konkretne, klarowne wątki, możliwość wymiany bań, przesyłania fanartów, już nas trochę jest. Teraz oficjalnie proponuję Wam udział w czymś takim oficjalnie na swoim kanale w ramach Inforojków. Będzie oczywiście potrzebna wcześniejsza potwierdzenie swojej ksywki w forum w ramach przystąpienia do grupy Tarczowników. Taka jest polityka, taka jest propozycja, taki jest regulamin osób, które to stworzyły. Ja kulturalnie informuję, bo wydaje mi się, że idea zacna i kolejna fajna forma wspólnej integracji. Dobra, tyle. Teraz, jeśli chodzi o polecane kanały, mam tutaj dwa. Pierwszy kanał. Czyli to kanał. Aha! Po prostu Oluś. Czyli to, co lubię. Mamy gameplaye, mamy vlogi, mamy nawet audio blogi. Pomysł na aranżację różnych materiałów traktowanych, przepuszczanych przez różny obiektyw, różny pryzmat przemyśleń. Bardzo fajny content, w szczególności właśnie dla fanów, jeśli chodzi o ten content stricte gamingowy Minecrafta. Kolejny, drugi, ostatni kanał to Shanti 2011. Wyjątkowo kobieta, bardzo fajnie, nie dosyć, że bardzo fajne gry pokroju Penumbry czy Minecrafta, ale również bardzo fajny cykl prywatnych przemyśleń w ramach audiologa Shanti. Przepiękny, bardzo czysty, urzekający, kobiecy, nie zagalopowałem się, kobiecy głos, także coś dla ucha, coś dla oka, jak się to mówi. Zapraszam serdecznie, Shanti. Dobrze, kochani, to było na tyle. Odwiedzajcie, rozważcie kwestię, czy dać szansę, czy uraczyć daną osobę subem. Czytajcie to, owo, nadrabiajcie, oglądajcie. No i jeśli chcecie, bierzcie udział i zasilajcie skład Tarczowników. Do wszystkiego oczywiście macie odwołania na dole, a mi nie pozostaje nic innego niż życzyć Wam dobrego, sympatycznego, przede wszystkim zdrowego i bezpiecznego weekendu, w którym to, jeśli choroba całkowicie mnie nie rozłoży, to powinno się coś na moim kanale pojawić. Dziękuję Wam serdecznie, kochani. Hejas!